Wielkość Radio B1. Życzę wszystkim polskim żołnierzom i wszystkim Polakom wszystkiego dobrego na święto Wojska Polskiego. Dziękuję, panie prezydencie. Z prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Andrzejem Dudą rozmawiał Krzysztof Grzesiowski. Pierwszy program Polskiego Radia. Sierpnia w Polsce Dzień Wojska Polskiego i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zbiega się to wszystko z wydarzeniami bitwy o Warszawę. Przenosimy się do Wilna roku 1920. Z historykiem profesorem Januszem Odziemkowskim rozmawia Agnieszka Trzeciakiewicz. Panie profesorze, a jak w tych trudnych czasach, kiedy wojska bolszewickie idą na Polskę przez te Wilno do Warszawy, jaka jest rola Kościoła? No pamiętajmy, że Kościół to był ogromny autorytet. Nie tylko to była kwestia wiary, ale oczywiście wiary też. Wiary można powiedzieć w ogromnej części, bo wieś i ogromna większość miast to była ludność wierząca. Wierząca o wiele gorliwiej, bardziej, mocniej niż dzisiaj. Dzisiaj ta wiara jest bardziej lekka, bardziej taka dopuszczająca też inne rozwiązania. Wtedy nie było takich możliwości. I to jest jedna rzecz. Druga to jest tradycja Kościoła. Tradycja Kościoła pod zaborami. Kościół był miejscem schronienia polskiej tradycji, polskich pamiątek narodowych, polskiego słowa, polskiej mowy, polskiej pieśni. Kapłan utożsamiał ciągle opór przeciwko zaborcy, no bo Kościół, nawet gdyby chciał współpracować w Rosji, bo mówimy o zaborze rosyjskim, z państwem, to stawiał się od razu na przegranej pozycji, bo w Rosji dominowało prawosławie. To była religia państwowa. Kościół miał być zmarginalizowany. Więc tu już było zarzewie oporu. I Kościół w zaborze rosyjskim zwłaszcza, ale w pruskim też, jest traktowany jako opoka polskości. Więc każdy, kto myśli po polsku, mówi, no ja muszę być z Kościołem. I wezwanie Kościoła, jeżeli episkopat polski, jeżeli zwraca się do narodu o to, stańmy w obronie, to ma swoją ogromną wagę. Równie ważne jest stanowisko proboszcza w jakiejś wiosce. No tak, ale tak, czy kochani, od początku nie było. Tak było po prostu tylko od roku 325 naszej ery, wtedy, kiedy wszystko zostało razem połączone, tu zamęt do kupy na granic, prawda? Przez Konstantyna Wielkiego, czyli że to powiemy tak jak Jezus Chrystus do faryzeuszy. No tak, ale tak od początku nie było. A znieważyliście, zmieniliście przykazanie Boże, wprowadzając ludzkie. Przykazania Boże wyrzuciliście, imię Jahwe wyrzuciliście, Jezusa zabiliście, a wprowadziliście przykazania ludzkie. Czyli, że Jezus mówił, tak od początku nie było.